Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, odcinku, który kręcę z rzędu już któryś z kolei. Szczerze mówiąc, w ustach już mi zaschło, bo gadam, ale będąc w takim ciągu też wiem, co mam zaprezentować, o czym powiedzieć, co jest istotnego. Też mi łatwiej nakręcić parę razem niż później skończyć nagranie, sobie przypomnieć, o to mogłem pokazać, o tym powiedzieć. Albert Model, czyli najprawdopodobniej domyślacie się, model dystrybuowany przez firmę PMR Modele pana Krzysztofa Koja. I tak jest w rzeczywistości, o czym mówi nam tutaj ta naklejka. A same modele to jest zestaw o numerze 600015, albo inaczej dwa modele, każdy z modeli ma swój własny numer inwentarzowy 670005 i 670006. Modele z epoki 4C, także teoretycznie nie spełniające moich kryteriów, żeby trafić do mojej kolekcji, ale jednak trafiły. Co o tym zdecydowało, to na pewno ich oryginalność. To nie są modele PKP, uwaga, modele polskie, ale nie PKP. Modele z lat, odzwierciedlające wagony z lat 80., ale nie prywatnego przewoźnika, no bo takowych przynajmniej wśród dużych przedsiębiorstw wtedy nie było, no ale przedsiębiorstwa państwowego spoza struktury PKP. Tak zwane wagony kolei piaskowych, tak zwanych piaskowych, tak? Do przewozu piasku podsadzkowego, ile dobrze pamiętam, że tu jest napisane, kopalnia piasku podsadzkowego Maczki Bór. Są to wagony typu 418 VH. Zobaczcie, mają, wyjmę jeden z tych modeli. Jak się wyjmuje modele Albert Model, dotyczy to w zasadzie wszystkich, i tych łatwo wyjmowalnych, i tych trudniej. Te należą do łatwo wyjmowalnych. Wagony 408S, te gruszki tak zwane, cemenciarki, są trudno wyjmowalne, to są łatwo. Po prostu wyjmujemy zabezpieczenia styropianowe czy inne. I na koniec też sam model już wychodzi łatwiej, ewentualnie jeszcze trzeba też zabezpieczenia wyjąć. No i mamy. Tu były ciekawe historie z tymi modelami, bo początkowo były tak zaprojektowane, żeby pudło się uchylało na bok, i pierwsze modele były tak wykonane, były z tym problemy. Modele były uszkodzone, długo nie trafiały do produkcji. Tutaj sporo, wiadomo, że już są, ale coś tam były składane, poprawiane. Koniec końców trafiły do sprzedaży, takie właśnie prezentowałem, ale już kolejne edycje były zapowiedziane, że to pudło będzie nieruchome, nie będzie uchylne, i tu mamy taki przykład właśnie modelu z nieruchomym pudłem. Pięknie odwzorowane, może w 100% nie są do końca zgodne, bo to też jest jakiś kompromis. Producent nie jest polski, tylko węgierski. Chętnie produkuje modele kolei, które może również wyprodukować przede wszystkim w malowaniu przewoźników węgierskich. Sprzedaje je na rodzimym rynku, także innych krajów ościennych, słowackie, czeskie, bułgarskie, serbskie, rumuńskie, cała tutaj Europa Środkowa i Wschodnia. Wiadomo, należy dbać o rynki, należy przy inwestycji w formę wyciągnąć maksimum. Nie robi tak tylko Albert Model, robi tak przecież Pico Rocco, wszyscy tak robią, tak? No może poza firmą Acme, która potrafi wyprodukować formę i zaledwie jeden model, jeden wagon, nie wiedzieć czemu nie powtarza tego. Tak mamy choćby, znamy parę przykładów wagonów dla PKP i Intercity, które w jednym egzemplarzu się ukazały, i próżno czekać, czekamy na kolejne edycje, mimo że firma ma formę i nic. No ale tu Albert Model wydaje to w różnych malowaniach, stąd bywa, że są pewne kompromisy na rzecz wyglądu wagonu węgierskiego, stąd w przypadku niektórych modeli są pewne nieścisłości. Jak jest w tym, to sobie z pamięci w tym momencie nie potrafię przywołać, czy coś było wskazywane, a sam nie potrafię tego ocenić. Być może jest wszystko w 100% niemalże poprawne. Sam model. Oznaczenia. Piękny tam podruk, żadne trójwymiarowe, jak to była w Pico czy Rocco, wszystko czytelne. Później sobie odczytam gdzieś tutaj datę rewizji. Ona jest w tym miejscu, jak pokazuje komórka. Mi tutaj chyba niewiele pomoże, chociaż spróbuję.
czy na filmie będzie widać, czy tak bezpośrednio już to odczytam, czy jednak będę musiał dodatkowo oświetlić, może lustrzanką zrobić zdjęcie, a nie odczytam. Już sekunda, 29 06 84 już sobie zapisałem w Excelu przy okazji, skoro tak, to i drugi wagon o numerze krótkim, uwaga, 6832, ten był 6836, nie ma pełnego numeru, nie był potrzebny, bo nie trafiały normalnie na tory. 29 06 84, dokładnie to samo. Dokładnie ta sama data. Także epoka czwarta C i jak widzicie, głęboka, żadna końcówka lat 80., tylko 84. rok. No ale fajny wygląd, logo tutaj proszę bardzo, jak najbardziej górnicze, także prezentuje się to całkiem fajnie. Szare wnętrze. Być może fajnie by było wykonać sobie jakieś wkłady z piaskiem, żeby należycie wyglądało. No a przede wszystkim dobrze by było mieć sznur przynajmniej z 10 sztuk. Czy tylu się doczekamy od obu współpracujących firm, to czas nam powie. Czy może to są tylko dwa przykładowe. Niestety, nawet jakby ktoś chciał, machnął ręką na te same numery, zresztą podejrzewam, że te wagony były identyczne i wystarczyłoby tutaj te dwie cyfry ostatnie usunąć i nanieść sobie ponownie, i dla wielu osób nie byłoby to wcale duże wyzwanie, żeby przenumerować sobie wagony. Niestety problem jest taki, że kupić tych wagonów odpowiedniej ilości sztuk zwyczajnie się nie da, bo nawet polityka firmy PMR modele nie dopuszcza, żeby, nie wiem, sprzedawać komuś wiele sztuk naraz, bo one są wypuszczane w krótkich seriach po 100-200 sztuk i najczęściej jest tak, że dla wszystkich chętnych tego brakuje, taka jest polityka firmy, więc musielibyście to odkupywać na rynku wtórnym, a ceny są niestety słone. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych modelach, pokazując tu podwozie? No to, że to, czy ich typowa przypadłość modeli firmy Albert Model, nie tylko akurat tej konstrukcji, ale wszelkich, czyli problemy z toczeniem koła. Pod palcami toczą się jako tako, natomiast wiem, że na makiecie często jeździ to słabo. Czasami właśnie tak biorę, popycham modele gdzieś nawet na stole, na torach i ten akurat jeszcze nie jest taki zły, bo on potrafi tu przejechać nam po popchnięciu 20-30 cm. Ale są i takie, co raptem 10 przejadą i się zatrzymują. Tu, oprócz tego, że koła toczą się średnio, być może wymaga to przesmarowania bądź coś tam poprawienia, to wózki są potwornie sztywne, być może trzeba je zdemontować i coś tam zrobić z trzpieniami, lekko przeszlifować, tak jak to ma miejsce w modelach firmy Tilik w węglarkach, klasyczna operacja, którą trzeba zrobić, a ostatnio w modelach, w nowym malowaniu pasażerskich wagonów węgierskich H-Start, narodowego przewoźnika produkcji firmy Acme, tam też jest tragedia. Także tu no coś z tymi Węgrami jest, lubią ciasno. O, spójrzcie sami, te wózki powinny się swobodnie obracać, a to jest ciężko. Także to będzie trzeba by było sobie poprawić przed tym, jak się włączy węglarki gdzieś tam, przepraszam, te wagony, te tak zwane dampkary w sznur, żeby się nie wykolejały. Tyle, co mamy w woreczku, jakieś części do montażu, węże i jeszcze oczywiście sprzęgi, na szczęście z szerokim ząbkiem, to już jest coraz bardziej standard u wielu producentów. Całkiem sympatycznie i tyle. Także takie dwa ciekawe modele. Piąta epoka, ciut poza moimi zainteresowaniami, ale w kolekcji jak na razie zostaną, chociaż co tu dużo mówić, na makiecie absolutnie nie mam jak ich wykorzystać, nie mam żadnej lokomotywy do nich, absolutnie żadnej. I mówię tu o epoce i o przewoźniku. Owszem, jakieś starsze PTK Rybnik może by pasowało, gdyby zakładać, że lata 90., ale być może absolutnie by nie pasowało.
No cóż, po prostu dwa modele w kolekcji i tyle, które na razie nie mają kompletnie jak pojechać. Dodam jeszcze, że równocześnie firma Albert Model dla PMR Modele wyprodukowała więcej tych wagonów. Tam był jeszcze zestaw wagonów PKP Cargo, ale takie pokazywałem, więc uznałem, że nie ma sensu wam pokazywać tych samych wagonów. Był też jakiś wagon zielony szóstej epoki. Ukazało się też cemenciarki, ale to wszystko, tamte inne w zasadzie nic nowego nie wnosiły. Były to kolejne numery inwentarzowe do już wydanych wcześniej modeli, stąd z ostatnich dwóch partii, które w ostatnich trzech miesiącach się pojawiły, prezentuję tylko te wagony i raczej nie zamierzam pokazywać innych, żeby po prostu już nie dublować odcinków. To jest wszystko niemalże to samo, co było wcześniej. No dobrze, to dziękuję za obejrzenie. Żegnam się z wami. Cześć.